Siemaneczko, dzisiaj kolejny film z cyklu Co ludzie wyrzucają, a co ja dostałem. Nie chodzi mi o te trzy garnki, które są mi bardzo potrzebne, a zaraz wam powiem do czego, ale oto czarna skrzynka. Tak jak kiedyś mówiłem w moim filmie, dużo osób do mnie nowych się wprowadza, są przetasowania wśród lokatorów. Wyrzucają dużo ludzie stare sprzęty typu franie, pralki światowid. No i teraz sąsiadka wczoraj, akurat w niedzielę, wyrzucała taką jednostkę centralną. No a przy okazji dostałem od niej trzy garnki. Garnki są dla mnie bardzo potrzebne ze względu na to, że stosuję je do przetopu metalu, na przykład cynku, ołowiu. Są idealne na kilka przetopów, ewentualnie do wypalania układów scalonych, chipsetów BGA. Posłużą na kilka razy, później lecą na skup. Czysty zysk. Co do jednostki centralnej, nie dowiedziałem się zbytnio o niej nic oprócz tego, że była do wyrzucenia. Nie ma tutaj dwóch śrub. Plomby ja teraz naciąłem. Plomby są z 2011 roku. Szczerze nie bardzo się znam na komputerach. Zatrzymałem się na epoce. No może nie 486. Ale niewiele. Niewiele później. Pamięć gier 1333D364 4 giga. Karta graficzna Gigabyte. To wszystko pod gigabyte. Szczerze, sorry, nie znam się. Ale w miarę to wszystko takie ładne. Zaraz zmienię trzymanie kamerki. Wszystko w miarę ładnie się trzyma, czyściutko, porównując do nieraz do komputeru. Fakt, że on nie zdążył leżeć. No ale powiem wam, że szkoda mi pod rozbiórkę, bo jakby może próbował nawet odpalić ten system. Bo widzę, że i twardy dysk jest. Wszystko w 2011 roku jest zaplombowane plombami. To już 12 lat wprawdzie. Ale by dysk podmienić albo wygrać oprogramowanie, to jeszcze by tam do oglądania zdjęć komputer w moim warsztacie podziałał. Powiedzcie mi, co myślicie o nim, co można z nim zrobić. A polecimy teraz szybko do mojego syna do pokoju. Podłączymy się pod stacjonarny. Zobaczymy, czy działa. Coś idzie. Brak bot MGR. To chyba rozruchowy do, żeby wystartować Windowsa. No nieważne, ale coś tutaj działa. Prawdopodobnie trzeba by nagrać, wgrać Windowsa od nowa. Byśmy mieli nowy komputer. No nic, grunt, że coś działa. Być może w przyszłości uruchomię sprzęcik. Na razie pójdzie do mojego warsztatu. Dzięki za oglądanie filmu. Do następnych łowów, hejka.